Dla kogo Mac Mini ma sens? Czy takie pudełeczko z symbolem jabłuszka kosztujące 3200 zł to jest dobry komputer? I dzisiaj się rozprawiam z tymi pytaniami. Nazywam się Bernard Fruga i na tym kanale podpowiadam jak sobie radzić w świecie hybrydowym. Przygotowując się do nagrania trafiłem na taki post. Mam iPada, ale nie wszystkie programy komputerowe na nim działają. Spoko jako mobilne urządzenie na studia, ale myślę o Macu Mini. Chcę składać filmy obrabiać mapy i plany urbanistyczne oraz czasem pograć w gry, ale nie w wersji mobilnej. Myślę, by jako monitor używać telewizora 32 cale oraz jakąś klawiaturę w lepszej cenie niż Magic Keyboard. No. Mnie też podobny plan pod tytułem Mac Mini chodził po głowie, więc tym chętniej zmierzę się dzisiaj z Twoim wyzwaniem, z Twoim pytaniem. Spójrzmy, Mac Mini w wersji podstawowej kosztuje dzisiaj na Amazonie 3250 zł. Tak na marginesie, tutaj na dole są linki do tych urządzeń, o których dzisiaj mówię, to będziesz sobie mógł sprawdzić dokładną cenę w tym momencie, gdy ten film oglądasz. No dobrze, czyli podstawowa wersja 8GB RAMu, czy to ci wystarczy? Rzuciłem okiem na wypowiedź Jonathana Urbana, youtubera, który przez pół roku montował filmy 4K, właśnie na tej podstawowej w wersji Mini, i on twierdzi, że to w zupełności wystarcza. W związku z tym, idąc tym tropem, jest ok. Ale z drugiej strony, widziałem też opowieść Rafaela Ludwika, który narzekał, że właśnie w jego przypadku musiał się przesiąść z 8GB na 16, bo Macmin nie dawał sobie rady przy jego projektach filmowych. No dobra, na dwoje babka wróżyła, ale zostańmy przy wersji, że dla ciebie 8 GB wystarczy, oraz że jako miłośnik o systemu Apple rozważasz tylko i wyłącznie komputer z jabłuszkiem. Inaczej mówiąc, nie patrzymy w stronę komputerów Windowsowych, tylko szukamy dla ciebie rozwiązania w ekosystemie jabłuszkowym. No i teraz tak, na uczelnię chodzisz z iPadem, czyli twój komputer nie będzie opuszczał pokoju, w którym mieszkasz i pracujesz. Monitor, masz już monitor? No chyba nie masz, bo pisałeś, że chcesz użyć 32-calowego telewizora. Hmm, 32-calowy telewizor, to on ma pewno rozdzielczość 1080. Nie jestem pewien, czy to będzie dobre wyjście, jeśli chodzi o pracę na komputerze. Do rozrywki, do YouTube'a, oglądania filmów, oczywiście tak, ale do takich twoich prac komputerowych to myślę, że telewizor to niekoniecznie jest wyjście. No chyba, że myślisz o telewizorze 4K, no ale to znowu w tym momencie wchodzisz w te same ceny czy nawet wyższe co monitor, bo jeżeli szukasz 32 calowego monitora o odświeżaniu 144 Hz, no to już za niespełna 1900 zł możesz kupić na przykład taki jak ja mam, czyli Xiaomi. Ja jestem z niego zadowolony. No dobra, chwila, tylko że jeżeli taki Mac mini plus ten telewizor położymy te pieniądze razem, no to już się robi ponad 5000 zł. Hmm, chyba dużo dla Ciebie, tak sobie myślę. Czy da się jakoś ten koszt zmniejszyć? Ja bym pomyślał o innym monitorze, czyli zamiast szukać 32-calowego, może na przykład 27-calowy. No i wtedy przy 900 zł, jesteś w stanie mieć taki monitor, czyli w sumie przekroczysz około 4000 zł, czyli magmini taki i plus taki 27-calowy monitor. No bo zakładam, że klawiaturę, myszkę, kamerkę, głośnik już masz, czyli musisz tego już kupować. No i teraz tak, jesteś szczęśliwym posiadaczem iPada z rysikiem prawdopodobnie, no bo na nim notujesz na uczelni, no więc ten tablet posłuży Ci jako taki dodatkowy, interaktywny ekran do Twojego Maca Mini i myślę, że to też sprawi Ci niezłe zadowolenie. No tak, ale tak patrząc na Twoją sytuację, to czy Ty nie masz pewności, że na przykład na weekend pojedziesz popracować do rodziców? Albo może na jakiś semestr skoczysz na wymianę na zagraniczną uczelnię. No i w takiej sytuacji Mac mini może być nie do końca wygodny. Znaczy on jest dość mały, możesz go wrzucić do plecaka, ale być może w takiej sytuacji warto przyjrzeć okiem na MacBooka R. 4500 zł. Tyle kosztuje ta podstawowa konfiguracja MacBooka R. No tak, czyli to trochę więcej niż ten Twój Mac Mini. Nie będziesz już miał tego 27-calowego monitora, tylko będziesz miał 13-calowy ekran na MacBook, ale zyskujesz mobilność. To tylko taka podpowiedź. No bo jeżeli naprawdę nie potrzebujesz mobilnego komputera, to wtedy zdecydowanie idź w stronę Maca Mini. No bo. MacBook Air jest fajny, jest mobilny, ale jest bardzo ubogi w gniazdka. Czyli jakbyś sobie kupił tego MacBooka Air, to się od razu musisz zaopatrzyć w jakąś stację dokującą czy przejściówki. Natomiast jak cały czas będziesz tej szesną swoją stronę tego wymarzonego Maca Mini, no to w nim masz dwa gniazdka USB-A, dwa Thunderbolty trzecie, masz gniazdko sieciowe, masz HDMI, także na początek wszystko to, co potrzebujesz. Gdybym ja się zastanowił, co ja bym kupił w takiej sytuacji. No tak, musimy wziąć poprawkę na to, że ja nie jestem studentem, więc komputera używam trochę inaczej niż ty. No tak, ale zakładając, że mam już takiego mocnego iPada, no to kupiłbym Maca Mini 16 GB z dyskiem 512. No dlaczego? 16 i 512. No, dlatego, że te moje wyzwania są chyba bliższe temu wspomnianemu Rafaelowi Ludwikowi, któremu 8 giga nie wystarczyło, niż Jonathanowi Urbanowi. Ale też mam na uwadze to, że w Macu nie jesteś w stanie rozbudować ani pamięci, ani dysku. Dlatego dołożyłbym 1000 za powiększoną pamięć, 1000 za większy dysk, żeby mieć na przyszłość święty spokój. Ale, tak jak mówiłem, to wcale nie znaczy, że dla Ciebie ta wersja 8 GB ram i 256 na dysku nie wystarczy. Co więcej, myślę, że Mac Mini to jest bardzo dobry sprzęt i prawdopodobnie będziesz z niego zadowolony. Skoro już doszedłeś do tego momentu mojego filmu, to myślę, że też Cię mój kolejny film zainteresuje. Taki, w którym mówiłem o doświadczeniach, takim tak naprawdę wrażeniach po 6 miesiącach używania Maca M1. Jest to laptop, ale laptop z tym samym procesorem, z tym samym systemem, który będziesz miał na Macu Mini. Także warto to obejrzeć. No jak masz jeszcze jakieś pytania, zachęcam tutaj do dyskusji na YouTubie. Chętnie odpowiem, chętnie wysłucham Twoich opinii i pogodnie pozdrawiam.